druga edycja, jak na razie druga edycja zawodu. Klub Jeździecki Kaja oraz gospodarstwo agroturystyczne Rancho w Dolinie byli gospodarzami drugich towarzyskich zawodów w skokach przez przeszkody. Impreza odbyła się w niedzielę 7 czerwca na terenie Rancha w Czosnowie, położonego w jednym z najpiękniejszych miejsc w całym powiecie. W tym roku oprócz zawodników reprezentujących lokalne kluby jeździeckie, do Czosnowa przyjechali także jeźdźcy z najdalszych zakątków regionu. W rywalizacji wzięło udział ponad 100 par jeździeckich w kilku klasach. Piękna pogoda oraz liczna rzesza kibiców, którzy dopingowali startujące pary, sprawiła, że turniej odbył się w miłej atmosferze, choć nie zabrakło sportowej rywalizacji. A było o co powalczyć. Dzięki kilkudziesięciu sponsorom w puli nagród oprócz pucharów i gadżetów znalazł się także sprzęt elektroniczny i 4 siodła. Po kilkugodzinnych zmaganiach w klasie Mini LL pierwsze miejsce zajęła Anna Ślesicka na Hosminie. Z najlepszym czasem w klasie LL dojechała Kinga Fidura na Lollipop. W LC pierwsze miejsce wywalczyła para Ola Czajka i Jesser. W klasie P, w której przeszkody są na maksymalnej wysokości do 110 cm, najlepszy czas uzyskała Aleksandra Dec na Paradoksie. Doskonała lokalizacja, atrakcyjne nagrody i świetna organizacja – to wszystko sprawiło, że drugie zawody konne w skokach przez przeszkody należy uznać za bardzo udane. Kolejna, trzecia edycja już w przyszłym roku.